Witamy Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, w dniu wczorajszym podczas posiedzenia Komisji Obrony Narodowej posłowie Prawa i Sprawiedliwości zablokowali dezyderat, który był skierowany do pani premier Beaty Szydło w sprawie wyjaśnienia powiązań ministra obrony narodowej pana Antoniego Macierewicza i jego współpracowników, które stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju. W tym dezyderacie posłowie Platformy Obywatelskiej Komisji Obrony Narodowej kierowali szereg pytań, które funkcjonują już w przestrzeni publicznej naszej polskiej i zagranicznej od ponad roku czasu. I w tej przestrzeni funkcjonują zarzuty, bardzo poważne zarzuty, o których dowiadujemy się z nich, zarzuty pod adresem ministra obrony narodowej pana Antoniego Macierewicza dotyczące powiązań jego z osobami związanymi ze służbami specjalnymi Kremla, jak również powiązań z osobami, które pracują na rzecz Kremla i są osobami z różnych ugrupowań prorosyjskich. Jest to dla nas bardzo niepokojące. Od ponad roku czasu sam minister obrony narodowej, pan Antoni Macierewicz, nie odpowiedział na żadne z tych zarzutów. Tym bardziej jesteśmy bardzo, bardzo zaniepokojeni i ten dezyderat miał służyć temu, żeby te wszelkie zarzuty zostały dowodami odparte. Niestety tak się nie stało. Również sam zainteresowany, bo pan minister Antoni Macierewicz też miał okazję w dniu wczorajszym te zarzuty odprzeć i powiedzieć, że tak nie jest, a informacje, które płyną z Ministerstwa Obrony Narodowej od wiceministrów, że to są pomówienia, czy to są kłamstwa, nas nie zadowalają. Chcemy mieć na to dowody i chcemy mieć stanowisko jasne również pani premier w tej kwestii i dowody na to, że te zarzuty, które są w tej przestrzeni, są nieprawdziwe. Pani premier, pani Beata Szydło, zwracamy się do pani, jak również do pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jako zwierzchnika sił zbrojnych o to, żeby tą kwestię i te zarzuty jak najszybciej zostały wyjaśnione, w szczególności Polakom, jak również członkom Komisji Obrony Narodowej. To takie trochę wczoraj znowu déjà vu z panem ministrem Macierewiczem. W trakcie kampanii wyborczej również Prawo i Sprawiedliwość schowało pana Antoniego i o nim się nie mówiło. Tak teraz, jak jest wiele zarzutów pod jego adresem, sam zainteresowany się nie wypowiada, a posłowie Prawa i Sprawiedliwości go bronią. Dlaczego? Proszę Państwa, nie ma żadnych wątpliwości, że te pytania, które my wczoraj zadawaliśmy w dezyderacie, pani premier Szydło dawno temu powinna była zadać Antoniemu Macierewiczowi i uzyskać na te wszystkie pytania odpowiedź. Wczorajsza komisja była dosyć kuriozalna, ponieważ jedyna osoba, która mogła nas przekonać, że te wszystkie znaki zapytania i te wszystkie zarzuty są nieprawdziwe, to był Antoni Macierewicz, którego na komisji nie było. W związku z tym posłowie PiS-u jedyne co mogli robić, jedyne co robili, to próbowali nas przekonać, żebyśmy dali wiarę temu, że te zarzuty są bezpodstawne i muszę przyznać, że nie poszło za tym daniem wiary, nie poszedł za tym żaden argument. Była mowa o ufolutkach, przez moment nawet była mowa o sytuacji AIDS w Afryce. No, rozmawialiśmy o różnych kuriozalnych rzeczach. Nie padł żaden argument, który mógłby odeprzeć znak zapytania, czy te zarzuty, które nad Antonim Macierewiczem ciążą. Nie wiem dlaczego. Rządowi się wydaje, że jeżeli minister obrony nie będzie się w tej sprawie wypowiadał, to tej
sprawy nie będzie. Znaczy, jest wręcz odwrotnie. To PiS powinno być zainteresowane tym, żeby wszystkie te wątpliwości i te wszystkie znaki zapytania rozwiązać. Także dopóki pani premier Szydło i dopóki prezydent nie będą chcieli tego problemu widzieć, my będziemy te pytania zadawać, będziemy do nich nieustannie wracać, dlatego że to jest kwestia naprawdę zupełnie podstawowa, to jest kwestia naszego bezpieczeństwa narodowego i na pewno tego nie można tak zostawić. Dziękujemy. Jakieś pytania? Chyba, że są. Dziękujemy. Pytania. Dezyderat jest dostępny, rozumiem, że można się z nim zapoznać. Naprawdę bardzo wiele znaków zapytania, wielki niepokój, kim tak naprawdę jest minister obrony narodowej i zupełny brak zainteresowania tym problemem ze strony pani premier Beaty Szydło. No to nie świadczy najlepiej o tym, jak postrzega obronę narodową i bezpieczeństwo Polski. Dziękujemy.